Jeziorany Podcast 10. Witam Was, Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek. I popularny Jędras. Jędras, wierzysz w to, że to jest nasz 10. podcast jubileuszowy? Tak, tak. Otwieramy szampany. Otwieramy szampany, których nie ma oczywiście. Dzisiaj zajmiemy się tym, co się działo przez dwa ostatnie tygodnie w Jezioranach, a działo się sporo dobrego. Choć były też wpadki z Orlando i to sobie też przedyskutujemy. Na szczęście z Orlando najwcześniej spotkamy się w czerwcu, więc myślę, że nie jest to jakiś dla nas problem. Do tego czasu znajdziemy jakieś antidotum na nich. No to co, Jędras? Jedziemy sobie. Ćwiartka sezonu za nami. Jest taka ciekawa statystyka. Dzisiaj na Power Rankings na NBA.com jest taka informacja, że zespoły, które w pierwszych 20 spotkaniach wygrywały 12 spotkań, awansowały do playoffów. Boże, gdzie ja to mam? Już wam powiem. To jest jakaś masakryczna cyfra, liczba. To jest 92% zespołów, które miały 12 wygranych po pierwszych 20 meczach, awansowało do playoffów, zarówno w konferencji wschodniej, jak i zachodniej. Czyli ten jutrzejszy mecz z Denver na wyjeździe jest dla nas mega, 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 mega kluczowy, bo jeżeli go wygramy, to mamy 92% szans na to, że będziemy w playoffach. Czaisz? To niesamowite, niestety, ale jestem pesymistą co do tego meczu, więc nie będę podzielał twojego entuzjazmu. Denver to będzie w cholerę ciężki teren. Ale ja myślę, że nasi chcą, wiesz, tam jest dużo takich pojedynków, gdzie chcemy coś udowodnić tym chłopakom z Denver, myślę, i nie tylko zawodnikom, ale i kibicom. Mam nadzieję. Więc mam myślę, że tu LeBron się mocno zepnie, że już nie będzie takiego powracania w obronie jak w meczu z Orlando choćby. A taka ciekawa informacja, mamy w tej chwili 11 wygranych, więc zespoły, które 11 razy wygrywały po pierwszych 20 spotkaniach w ostatnich 15 sezonach, awansowały w 55%. Czyli ten mecz jutrzejszy to jest walka o 27 punktów procentowych. Tak. Ja myślę, że warto o to powalczyć, kurczę, no wiesz, dobrze. O, pierwsze kurcze padło w drugiej minucie dopiero, to też jakiś rekord z mojej strony, chociaż ta konferencja zachodnia, jak widzimy, jest po prostu, tam jest masakra, tam jest 14 drużyn, które mają w tej chwili chyba 9 wygranych minimum, wszyscy się leją mocno, nikt oficjalnie nie tankuje chyba poza Phoenix Suns, które też jakieś tam spotkania urwały. I jak myślisz, że ta konferencja będzie tak do końca sezonu taka ciężka? Czy znajdą się jakieś kontuzje, urazy, transfery, które spowodują, że kilka ekip zacznie tankować, się trochę to wyrówna? Wiesz co, no kontuzje są co roku niestety pukać. Mam nadzieję, że akurat nie trafią się Lakersom. Znaczy, mam nadzieję, że nikomu niech się nie trafiają. No. No dokładnie, mam nadzieję, że nikomu, no, ale wiadomo jak to zwykle bywa. Myślę, że tak, że generalnie będzie to taka walka wyrównana przez cały sezon. No, pewnie ktoś jeszcze odpadnie, no bo wiadomo, no tak mówię, urazy się zdarzają, natomiast no już myślę tutaj jakiejś rewolucji kadrowej bym się nie spodziewał. Myślę, że już co miało się wydarzyć, to już się wydarzyło. No chyba, że jakaś bomba typu Anthony Davis, ale no tutaj bym się nie nastawiał, więc myślę, że tak, że taka walka już będzie przez większość sezonu, pewnie jakieś grupki się potworzą. Ktoś tam odjedzie, ale no myślę, że będzie znowu taka sytuacja jak rok temu, że nie wiem, zespół z trzeciego miejsca będzie dzieliło od dziewiątego miejsca, nie wiem, dwa mecze czy coś w ten deseń. Dlatego każdy mecz jest ważny w sumie, każda wpadka może potem okazać się decydująca o awansie. A wiesz już to, że Clippers utrzymają takie tempo? Bo to jest najlepszy zespół konferencji obecnie. Nawet Marcin Gortat powiedział, że nie takie rzeczy już w drugiej części, nie takie drużyny w drugiej części sezonu dostawały zadyszki i ginęły śmiercią naturalną. Oni nie mają zawodnika chyba w top, nie wiem, 30 chyba, jeśli dobrze widziałem, czy nawet jeszcze dalej. Tak naprawdę nie mają lidera. Liderem jest Lou Williams, który chyba wchodzi z ławki, jeśli się nie mylę, albo jest już starterem. Nie wiem, czy doczekał się czasu, w których jest starterem. Natomiast wygrał już chyba im ze 3 mecze. I to wygląda fenomenalnie. Zespół, który nie ma lidera jako takiego jednego. Ma wielu gości, którzy zaskoczyli. I spodziewałeś się takiego obrotu spraw, że oni będą na pierwszym miejscu w tym momencie? Może nie aż tak, bo jak tak sobie patrzę, to oni mają w sumie nawet chyba są lepsi niż sugeruje bilans, bo mają atak, mają praktycznie elitarny, obronę mają też ponadprzeciętną. Spodziewałem się, że będą nieźli, bo to jest zespół z szerokim składem, z masą weteranów, którzy wiedzą o co chodzi w tej zabawie. Mają dobrego trenera, bo Rivers faktycznie teraz pokazuje, że jest jakim dobrym jest coachem. Nie ma gwiazd, wydawałoby się, że miał już, zdaje się, zostać zwolniony. Były takie plotki, że sporo się go krytykowało za te czasy z Polem i Griffinem, a on tutaj udowadnia, myślę, wszystkim krytykom swoją wartość, bo naprawdę jego zespół
świetnie funkcjonuje jako maszyna. No i cóż, no i myślę, że oni będą się liczyć w walce o playoff, natomiast no myślę, że jednak troszkę tempo zwolnią. Nie wierzę, żeby oni byli w czołówce mimo wszystko. Jednak zespoły z gwiazdami, no, sądzę na dłuższą metę, pewniejsze. Będą miały, tak, będą pewniejsze, bo jednak tutaj się zdarzy jakiś kryzys, musi się zdarzyć jakiś kryzys. Pytanie, kto w takiej sytuacji ten zespół pociągnie. Nie ma tutaj takiego gościa, jak na przykład LeBron za miedzą, czy nie wiem, Durant, Davis, który potrafi ciągnąć ten wózek, kiedy zespół gra słabo. Ale wiesz, z drugiej strony przykład Golden State Warriors pokazał, że wyleciało dwóch liderów, lider defensywy i Stephen Curry jako drugi i zespół się posypał. Cztery porażki z rzędu, takiej serii nie mieli chyba odkąd zdobywali mistrzostwa. Nagle się okazuje, że to taki gigant na kolos na glinianych nogach. I no nieciekawie. Dla mnie takim zaskoczeniem i minus jest bardzo Utah Jazz. Jestem załamany ich grą, bo ja ich obstawiałem, typowałem jako drugą siłę konferencji. Ja ich widziałem w trójce, jak najbardziej. Coś tam się dzieje nie tak, chociaż z drugiej strony to jest wciąż listopad. Ja pamiętam, że były czasy, kiedy w listopadzie zespoły się dopiero mocno rozgrzewały. Także no, tutaj będzie jeszcze długa droga dla wielu zespołów. Tu się wszystko może obrócić do góry nogami. Myślę, że odpuścimy sobie już gadanie o innych zespołach, bo to podcast o jeziorowcach i fani Lakersów mogą czuć się nieco zawiedzeni, że trzecią minutę rozmawiamy o innych zespołach. A już tym bardziej o Clippersach. Tutaj w tym miejscu chciałem pozdrowić Kacpra Lechowicza, mojego znajomego, który jest obecnie z dzieciakami z Fundacji Gortata, które wygrały wyjazd do Stanów. I miały okazję być zarówno na meczach Lakersów, jak i Clippersów. Super. Byli na wczorajszym meczu z Orlando, także strasznie im zazdroszczę. Tam patrzyłem na relacje na Instagramie. Coś pięknego, no mam nadzieję, że dożyję czasów, kiedy ja tam polecę. Bo to fenomenalna przygoda dla dzieciaków, naprawdę. Bardzo im zazdroszczę, chociaż wiem, że sobie tutaj zasłużyły. Wielką robotę tutaj robi Marcin Gortat. Propsy dla niego, dla jego fundacji. I cieszę się, że Marcin dostał miejsce w rotacji, coś tam gra, coś tam wnosi do zespołu, że się odnalazł, że nie ma go już w Waszyngtonie, że już nie musi się w tym męczyć. Ostatnio sobie troszeczkę porozmawialiśmy na ten temat, także pozytywy, chociaż mam nadzieję, że koniec końców Lakersi jednak skończą sezon wyżej od Clippersów. No właśnie, pierwsza dwudziestka za nami, 19 spotkań, no ale powiedzmy, że już prawie ćwiartka jest za nami. Powiedz mi, czy jest coś, co Cię bardzo zaskoczyło w tym sezonie po tej ćwiartce? Bardzo zaskoczyło? Nie, chyba nie ma takiej rzeczy w Lakersach. Javale McGee, nie mów, że on Cię nie zaskoczył. Trochę tak, ale tak to już o tym mówiliśmy. Okej, zaskoczył mnie, myślałem, nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze grał. Dobra, można go zaliczyć do takiego zaskoczenia. No trochę się już, to nie przyszedł mi do głowy na początku, bo trochę się już do tego przyzwyczaiłem, że wymiata. Już 20 meczów prawie, on cały czas trzyma poziom. Wczoraj był taki moment w meczu z Orlando, że po prostu blokował wszystko, co leciało w stronę kosza. Tak. I miał chyba 7 bloków, powinien mieć 8, bo tam w końcówce był blok, który sędzia potraktował jako piłkę opadającą, a według mnie był dobrym blokiem. To był ważny moment w meczu swoją drogą. Tak. Więc rzeczywiście, no McGee jest takim troszkę zaskoczeniem, dosyć sporym. Tak poza tym, no, myślę, że nie spodziewałem się, że tak szybko ten zespół zaklika w obronie, bo to rzeczywiście, no ale tutaj też doszła osoba Chandlera, którego nie było, też nie można było tego przewidzieć. Natomiast, no, skok w obronie jest duży, bo na początku sezonu Lakersi byli gdzieś chyba w trzeciej dziesiątce przez pierwsze kilka meczów w obronie, teraz są już w pierwszej dziesiątce i naprawdę pokazują momentami, mimo że przecież mają mecze, kiedy faktycznie, czy całe kwarty, kiedy po prostu w obronie, no, opieprzają się za przeproszeniem, tak jak było to z Orlando, to był dramat w trzeciej kwarcie. Jednak potrafią, kiedy trzeba, tak przycisnąć, że to jest praktycznie defensywa kalibru mistrzowskiego. Przy tych kilku zwycięstwach z rzędu mieliśmy taką serię, że na przekroju czterech spotkań chyba byliśmy najlepszą defensywą w lidze. Jako jeszcze taką ciekawostkę, ja dodam od siebie, że jesteśmy najrzadziej faulującą drużyną w lidze w tej chwili. Właśnie nie wiem, czy najrzadziej, czy czwartą od końca. Wiem, że ścisły top ligi i jak sobie przypomnę te pierwsze dwa mecze z Houston i z Portland, gdzie tych gwizdków tam było chyba dużo było, dużo za dużo. Tam zawodnicy przeciwników wstawali co chwilę na liczbę wolnych. Więc gdyby odjąć te dwa spotkania, to faktycznie dużo pewnie wspólnego ma tej dojście Chandlera. Natomiast faktycznie rzadko faulujemy i to jest dobre. To jest bardzo dobre. Słuchaj, wiem, co mnie zaskoczyło. Jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy. Wrzuty wolne. Nie, a to in minus. Ja tak patrzę teraz. Na razie myślę in plus. Lance Stevenson.
Nie spodziewałem się, że ten gość będzie przydatny. Myślałem, że to będzie szkodnik, jak to zwykle było w jego karierze. On naprawdę gra dobrze, no jest Ja przydatny byłem z ławki w tej swojej roli. Ja byłem w szoku, że wczoraj trener go ściągnął w momencie, kiedy pociągnął zespół podczas tego ranu, kiedy odrabiali. A zaufał KCP, któremu wczoraj nie siedziało. I no właśnie, miałem pochwalić Caldwella Pope'a, Kentavious'a Caldwella Pope'a, bo zatrybił. Miał 3 czy 4 spotkania, gdzie walił plus 10 punktów w każdym meczu. Trafiał na dobrym procencie trójki, świetnie bronił. Wczoraj w obronie wczoraj też zrobił rewelacja. Trochę dobrego, były jakieś tam bloki. Chociaż Terence Ross chyba go zniszczył w matchupie. Natomiast wiesz co, ale w końcówce jak przycisnęli, to Caldwell miał tam kilka przechwytów, w sumie kończył mecz z 5 przechwytami, więc faktycznie zamknęli ich w obronie Orlando. Ale w sumie dwóch najważniejszych trójek nie trafił i tego mi strasznie tak, żal. Tego szkoda. Natomiast nie mam do LeBrona żadnych pretensji o to, że wbił się pod kosz i oddawał piłkę, bo jak widzisz gościa, który jest otwarty i to jest twój strzelec, to warto podjąć takie ryzyko. Bo z reguły ci goście trafiają te rzuty. No szkoda, że wczoraj nie wyszło, był taki mecz 50-50. To można było wygrać, można było przegrać. Ostatnio kilka takich spotkań wygraliśmy, więc tym razem zabrakło nam troszkę szczęścia. Ja jestem wkurzony, bo wczoraj naprawdę wyszedłem z siebie, bo super zaczęli. Naprawdę to wyglądało na to, że będzie blowout. Po czym odpuścili kilka razy w defensywie, Orlando trafiło trójki, no złapali momentum, dogonili, przegonili, później odskoczyli, że po prostu moja żona wyszła już z pokoju, bo bała się o swoje zdrowie. Na koniec dogonili, no i co? No i dupa, no niestety dupa. Ale były momenty w tym meczu, poza tym przystojem w drugiej, w trzeciej kwarcie. Były naprawdę bardzo fajne momenty. Kyle Kuzma super zaczął. Później nie wiem, co mu się stało. Ktoś mu chyba zabrał. Może kręci LeBron Space Jam 2 i wyglądało to tak, jakby po prostu gościa nie było w pewnym momencie. Natomiast były momenty. Był znowu wjeżdżający, agresywny Lonzo Ball. Był Brandon Ingram, który... No właśnie, na Brandona Ingrama padały tutaj bardzo złe słowa a propos tego, że non-stop gra na półdystansie, że męczy te rzuty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja uważam, że on ten półdystans jak musi próbować w meczu. Jak nie będzie próbował w meczu, to nie będzie trafiał. To jest to, co mówił Kobe, że każdy nieoddany rzut to jest niecenny rzut. I on musi to próbować i widać, że coraz lepiej mu to wychodzi. Bierze na siebie ciężar gry momentami, gra jeden na jeden. Potrafi wjechać, się zapakować, potrafi rzucić półdystans, potrafi minąć do końcowej i zaczyna to powoli wyglądać. To jest powoli to, co chcielibyśmy widzieć. Na pewno jest dużo lepiej niż na początku sezonu i myślę, że no właśnie, ta ćwiartka sezonu w poprzednich drużynach LeBrona, kiedy zaczynali w Miami i w Cleveland, to był taki miesiąc, nazwijmy to miesiąc, Boże, wypadło mi słowo, miodowy miesiąc. Teraz ten miodowy miesiąc się kończy, te 6 tygodni w zasadzie miodowe, czy nawet prawie 2 miesiące. Natomiast to się skończyło, oni już się dogrywają i myślę, że tak jak mówiłem na samym początku, że te pierwsze 20 spotkań to dla mnie będzie takie istne eksperymentarium, natomiast teraz już się zaczyna prawdziwe granie i powiem Ci szczerze, Jędras, że ja jestem w sumie bardzo zadowolony z bilansu, bo ja spodziewałem się, że będziemy na minusie po tej 20 i będziemy gonić, natomiast jesteśmy lekko na plusie, 2-3 głupie porażki, bylibyśmy bardzo na plusie i myślę, że nie jest tak źle. No są perspektywy na to, żeby było lepiej. No dobra, Ingrama pochwaliłem. Kogoś byś jeszcze pochwalił? Wiesz co, kogo by jeszcze można pochwalić? No, ja może akurat Ingram na pewno nie byłby jedną z pierwszych postaci, jaki bym chwalił. W sumie to trudno, nikt tak naprawdę z tego zespołu, może poza Magi, nie gra cały czas dobrze równo. Tak. Mamy taki, to jest też, z jednej strony jest to troszkę zaleta zespołu, że ma szeroki skład. Trochę mi to przypomina dawne zespoły Dallas z Dirkiem, gdzie Dirk był w sumie sam, nie miał takiej drugiej opcji, ale miał mnóstwo graczy, którzy każdego danego dnia, każdy z nich mógł akurat odpalić i być tym numerem miał, dwa. Miał 8-9 pomagierów i zawsze 2-3 zatrybiło w meczu. I trochę tak jest teraz z Lakersami, bo w sumie nie ma gościa może, który, no poza LeBronem, chociaż on też jest nierówny, który byłby taki dobry, równy przez cały sezon do tej pory, ale na przykład jednego dnia odpali Kuzma, rzuci 20 punktów, innego odpali Ingram, Hart, czy nawet Lensowi się zdarzało gdzieś tam rzucić 20 punktów. I to jest to, że zawsze ktoś się znajdzie, zawsze to źródło punktów jest, nie ma z tym problemu. Problem jest bardziej z organizacją ataku. Często ciągle za dużo trochę walenia głową w mur, za dużo gry jeden na jeden.
Natomiast tak, no w przeciągu, tak jak mówię, w przeciągu całego tego, całej tej ćwiartki trudno poza nazwiskami, które już padły, czyli poza Magi, wyróżnić zawodnika, który by grał cały czas dobrze i równo. Nawet LeBron, który ewidentnie sobie mecze wybiera, to po prostu aż tak razi. Ja nie obserwowałem go tak regularnie wcześniej, wiadomo, nie oglądałem wszystkich meczów Cleveland czy Miami, ale w zeszłym tygodniu, jak był ten trip wschodni, były te trzy mecze w Orlando, Miami, Cleveland, to po prostu różnica między jego zaangażowaniem, koncentracją w meczu z Orlando, a w tych dwóch meczach w Miami z Cleveland, to była tak rażąca, była taka nonszalancja w tym meczu z Orlando, jakby po prostu był trening przed tym wyjazdem do Miami, że naprawdę, no nie dziwię się, że inni zawodnicy też mają problemy, żeby utrzymać systematyczność, jak lider tak gra, prawda? Ale to samo było wczoraj w meczu z Orlando, kiedy była taka Tak. akcja, jak trójki nie trafił bodajże KCP i poszła kontra Orlando po zbiórce. Wszyscy w miarę biegną. Oczywiście Kuzma na początku truchta, natomiast LeBron no, nawet nie wraca do tej obrony, bo można by wrócić, wróciliby, sfaulowali, może by nie trafił wolnego, może byśmy jeszcze trafili, oni by trafili trójkę, może by jeszcze była dogrywka. Natomiast LeBron po tej, jak już zobaczył, że zbiórka jest przegrana, sobie idzie spokojnie, wiesz, na totalnym luzie, tak jakby to był mecz treningowy. I w sumie to ja się cieszę, że tak jest, bo to pokazuje, że nie wiem, może on tego nie ma pod kontrolą, ale może on faktycznie te mecze początkowe, on wie, że to jest proces. On gra 16 sezon w lidze, on wie, że to jest proces, że pewne rzeczy trzeba z tym zespołem przejść, nauczyć się. Okej, nie wyszedł ten rzut, nie ma się co spinać, trzeba zresetować głowę i w następnym meczu się odegrać. I może to troszeczkę działa na tej zasadzie i to ma swoje, no to ma swoje pozytywy. No, no i on niech też energię zostawi na inne miesiące, na marzec, na kwiecień, na maj, jak Bóg da. Wiesz, Jak no najbardziej. nie może, on wczoraj spędził 40 minut na boisku, to jest no, całkiem sporo. I z jednej strony ja na przykład miałem straszne pretensje do Luka Waltona, mówię, po cholerę ty trzymasz swi Michailiuka. No, ja jestem w bandwagonie Michailiuka, ale nie do tego stopnia, żeby go trzymać, jak przegrywamy kilkunastoma punktami i gość ma problem z kozłowaniem, bo jest pod taką presją, że no, no właśnie, ale z drugiej strony, kurczę, no kiedy on ma się uczyć, jak nie właśnie w takich chwilach, w takich momentach, no to musi być ogrywany w takich meczach. I Michailiuk do tej pory nic nie pokazał, ale myślę, że jeszcze kilka takich spotkań, że samo obecność na parkiecie spowoduje, że on w końcu zacznie walić te truje. No jak zacznie walić te truje, to nagle może się okazać, że w marcu mamy gościa w rotacji, który wali truje. No wiesz, to będzie zasługa Waltona. W ogóle Walton moim zdaniem jest niesłusznie jechany bardzo często w komentarzach za jakieś tam decyzje, bo podejmuje czasami może trudne decyzje, może nie najlepsze, może one się czasami nie sprawdzają, ale to nie są fatalne decyzje, to są czasami są złe decyzje, ale nie oszukujmy się, ten mecz na przykład z Orlando świetnie pokazuje, że my nie przegrywamy dlatego, że Walton ma złe pomysły, tylko dlatego, że na przykład nie trafiamy wolnych albo że tracimy piłki, tak? A to są błędy, które spokojnie można wyeliminować i to można to zrobić, ja nie wiem, dojście rondo, ja bym chciał zobaczyć, jaki był wskaźnik strat, jak był rondo, a jak go nie ma, natomiast dam sobie łeb uciąć, że 5 strat mniej byłoby co najmniej w tych ostatnich meczach, gdyby był Rondo, który by to wszystko uspokoił, ogarnął i pewnie by to lepiej wyglądało. Więc tak jak mówiłem wcześniej, ten brak Rondo może nam wyjść na dobre, bo może inni wejdą troszeczkę bardziej w rolę, będą musieli się mocniej zaangażować. Widzimy, że Lonzo Ball zaczął grać agresywniej i wow, i aż przecierałem oczy, jak widziałem te kolejne gwiazdy w przedostatnim meczu z kim my tam graliśmy przedostatnie spotkanie? Utah. Juta, Jezu, tak. gość fenomenalnie wyglądał. On mijał na jednym kroku mijał tam ludzi, wbijał się w dwóch, trzech obrońców. Naprawdę wyglądało to bardzo spoko. I może właśnie to było to, czego Lonzo Ball potrzebował. Może to nie kwestia, znaczy raz, że pewnie powrócił troszeczkę po tej kontuzji, a dwa, że nie ma Rondo i on wie, że po prostu no, musi pewne rzeczy zrobić. Widzę, że LeBron go tam mocno wspiera w social media gdy pytany jest dziennikarzy, to bardzo pozytywnie się wypowiada na temat Lonzo. Dobra, pogadaliśmy na temat takich plusów, a co cię najbardziej in minus zaskoczyło po tych 20 spotkaniach tego sezonu? 19. Wiesz co, może jeszcze krótki komentarz to do Waltona, bo a propos No. krytyki, też w sumie zgadzam się, że nie do końca słusznej. Przykład meczu, znaczy kibice zwykle patrzą głównie na rotację. To jest taka pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy pracy trenera, tak jakby trener był tylko od tego, żeby ustawiać skład na parkiecie, a cała reszta była już mniej istotna. No to jest tylko jakiś ułamek pracy trenera, prawda? I tam dochodzą różne aspekty, różne decyzje, których my sobie nie zdajemy sprawy, co tam jeszcze wchodzi w grę, dlaczego taka była decyzja. Nie znamy tych wszystkich powodów, uzasadnień. Natomiast akurat przykład wczorajszego meczu z Orlando. No, wspomniałeś o Sfi.
Okej, był trochę przestraszony, ale tak jak mówisz, po to są te minuty teraz, żeby on już był trochę ostukany z tym wszystkim, przyzwyczaił się troszkę, nauczył się grać w tym tempie NBA i żeby już potem w marcu czy kwietniu był w stanie jakieś minuty z ławki dać konkretne. To jest inwestycja, prawda? No i w sumie kiedy ma nie grać jak teraz, kiedy zespołowi nie idzie? Orlando po prostu jechało z Lakersami jak po prostu, nie powiem, chciałbym brzydko powiedzieć, a tu mogą nieletni słuchać, więc nie powiem, ale bardzo jechało. No to co robisz? Jak nic nie działa, to próbujesz nowych rozwiązań. Wystawiasz niski skład, wystawiasz rezerwowych, szukasz rozwiązania, które zaklika, może coś zadziała. No niekoniecznie zadziałało w tym przypadku, natomiast w końcówce faktycznie rotacja, jaką Luke wystawił z KCP, który siadł na Rosie, z Ingramem kryjącym Augustina, z Chandlerem przy Buceviciu, sprawiła, że Lakersi faktycznie no, zatrzymali Orlando w ataku i gdyby sami lepiej egzekwowali akcję w ataku, to by ten mecz pewnie wygrali. Więc ja uważam, że akurat Walton zrobił w tym przypadku dobrze i za tą decyzję też go broniłem. Natomiast no, jeżeli już mówimy o Waltonie i mówimy o tym, co nas zaskoczyło in minus, znaczy może nie zaskoczyło, ale powiedzmy, że nie podoba się w przypadku Lakers, no ciągle cały czas powracam do kwestii ataku. Wprawdzie wiem, że rok temu było podobnie, Lakersi długo się rozkręcali pod tym względem i w drugiej części sezonu byli już dużo, dużo lepsi w ofensywie niż w pierwszej. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że na razie jest pod tym względem dość kiepsko. Wręcz Lakersi grają, można powiedzieć, notują regres. W pierwszych kilku meczach po prostu zdobywali masę punktów, teraz ta efektywność w ataku spada. W tej chwili są już poza pierwszą dziesiątką. Są lepsi w obronie niż w ataku, co było nie do pomyślenia po pierwszym tygodniu rozgrywek. Za dużo jest akcji indywidualnych, za dużo jest izolacji, ewentualnie jakieś akcje dwójkowe. Mało jest cały czas rozwiązań, które angażowałyby całą piątkę. To też myślę wpływa na to, że ci młodzi gracze nie do końca wyglądają tak, jak wszyscy oczekiwali. Jakieś tam nierówna gra Kuzmy, problemy Ingrama, Ball, który też raz jest agresywny, raz przychodzi obok meczu. Ja myślę, że jak to, a mam nadzieję, że to zaklika, jak to wszystko zaklika, to i młodzi zawodnicy, znając swoje role, będą wyglądali lepiej. Więc to teraz w sumie tylko na to czekamy. Na to czekamy, aż atak pójdzie do przodu, bo myślę, że w tym zespole jest nadal dużo niewykorzystanego potencjału. Jeżeli to, nie wiem, za miesiąc, dwa zadziała, zaklika, ten zespół zacznie faktycznie grać w ofensywie jak kolektyw, no to przy takiej obronie, jaką teraz utrzymują, to faktycznie może być dobrze. Ale generalnie na ten bilans, tak jak mówię, też nie narzekam. 11-8 to jest, myślę, całkiem okej bilans. Bardzo podobny bilans do tego, jaki miało Miami i Cleveland w pierwszych sezonach LeBrona. Po słabym starcie 0-3 jest ile? 11-5, tak? Z ostatnich 9 meczów 7 wygranych. I co ważne też, Lakersi wygrywają mecze grając słabo, czyli coś, czego nie widzieliśmy od czasu chyba Bryanta. Ostatnie parę meczów to były mecze w sumie słabe i z Cleveland był słaby mecz i z Utah, a oni to wycisnęli, że tak powiem. Z tym Cleveland to ciekawa sprawa, bo z nami zagrali, wydawało nam się fenomenalne spotkanie, a oni po nas tam ograli jakieś dwie czy nawet trzy mocne ekipy już. Nawet nie wiem, Houston i Philadelphia. Tak, więc nie takie słabe to Cleveland, jakie niektórzy malowali. Ja powiem teraz o moich takich minusach, które mi się rzuciły w oczy. Drużynowo na pewno rzuty wolne i ostatnio straty. To są dwie takie rzeczy, które załatwiają nam mecze i powodują, że zamiast wygrywać 15 spokojnie, to męczymy się albo przegrywamy w sumie te spotkania. Rzuty wolne to jest jakiś po prostu dramat. LeBron po którymś tam meczu powiedział, że daje ciała na liczbę wolnych, że się generalnie i się poprawił w następne spotkanie, trafił tam chyba 15 na 16, no ale niestety znowu powrócił do tej swojej skuteczności. I to jest smutne, że zespół, który nie ma słabych, znaczy nie ma słabych, no zawsze było tak, że mieliśmy Shaquille O'Neala i to on nam zaniżał, a reszta w miarę dobrze rzucała. Natomiast w tej chwili wydawało mi się, że to są goście, którzy będą walili te rzuty wolne, no i walą cegły. Jesteśmy chyba, nie wiem czy nie najgorzej, ale na pewno ścisły top ligi, jeśli chodzi o niecelne rzuty osobiste. I tak jak chyba już 2 tygodnie temu o sobie rozmawialiśmy, że gdyby nie te wolne, to tam w przekroju spotkania to jest chyba statystycznie 4 czy 5 punktów mniej niż statystycznie zespół na przykład z top 10, tak? Czyli to jest kupa punktów. No straty wiadomo, być może to jest kwestia braku Rondo na ławce, więc z tym second unit nie ma kto tam dyrygować. A być może jest to kwestia tego, że oni cały czas się zgrywają i
Mnie cieszy, że to są takie błędy, bo z jednej strony, wiesz, no, nie chce mi się wierzyć, że ten zespół się nie poprawi w tej kwestii do końca sezonu. Tak? Oni się poznają, będą lepiej grali ze sobą i myślę, że te statystyki zaczną spadać. A jak to zacznie spadać i sobie człowiek doda statystycznie w takim meczu 2, 3, 4 posiadania, tak, z których mogą być punkty, no to może się przełożyć na wynik i pewnie się przełoży, więc tu też widzę jakieś tam okienko, które jest do poprawy. Indywidualnie początek sezonu fatalny, no słaby w wykonaniu zarówno Lonzo, jak i Ingrama, w ogóle całej młodzieży w sumie. Kuzma jest cieniem samego siebie i się zaczynam zastanawiać, czy faktycznie to jest syndrom Clarksona, tak, że faktycznie chłopak pewnego poziomu nie przeskoczy. Ja sądziłem, że to będzie naprawdę przełomowy sezon dla niego i pokaże niedowiarką, że oni się mylili. Tymczasem faktycznie wyskoczył w pierwszym sezonie i boję się, że to może być taki wyskok jednosezonowy i być może trzeba będzie się go szybciej pozbyć niż nam się to wydawało, że to będzie. Chociaż mam nadzieję, że zaskoczy. No być może za mocno przepracował lato, teraz musi troszeczkę odpocząć i może jeszcze zaskoczy, a może nie, nie wiemy. Brakuje mi na pewno Mo Wagnera. Szczerze mówiąc, jestem w szoku, że w ogóle minut nie dostaje. Z drugiej strony granie pod koszem McGee i Chandlerem powoduje, że ta defensywa się poprawia. I myślę, że tutaj Walton chyba specjalnie nie chce tego zmieniać, bo no, w lidze NBA najważniejsza jest ta ostatnia linia i w tej ostatniej linii, jeśli masz dwóch doświadczonych grajków, to jest fajnie. Możesz sobie pozwolić na pewien luksus grania, że nie będą cię zabijali. I może faktycznie nie jest takie głupie rozwiązanie. Chociaż wczoraj Walton na przykład zagrał small line-upem z LeBronem na centrze, który tam się z Vuceviciem głaskał. W ogóle sędziowie gwiznęli mu raz taki faul głupi przy przechwycie, gdzie on, tak, moim zdaniem nie było przewinienia, bo on go nie łapał. To wyglądało, jakby go łapał, on go nie łapał. Zrobił przechwyt, mogła pójść kontra, sędziowie gwiznęli faul, były dwa wolne chyba dla Orlando, więc szkoda też i takiej akcji. Natomiast ten Mo Wagner boli mnie, bo miałem nadzieję, że będzie miał stałe minuty w rotacji, że będzie rezerwowym centrem, a nie jest. Nie gra zarówno w NBDL, jak i w Lakersach i szkoda. No, a nie gra w D-League, to ja widziałem, gdzieś tam zagrał w jakimś meczu. Wiesz co, zagrał, no ale to jest tak, że zespół, wiesz, jak po ciebie dzwoni i wracasz do tego głównego zespołu, no to nie grasz tam. No, jak ci się akurat jakoś tak się ostatnio terminarze zgrywały, że i tutaj grali tego samego dnia, więc on po prostu nie grał. No dobra, ale jak wspomniałeś o G-League, to co powiesz o Bondze, który robisz? No nie, no Bondga super. No ostatnio chyba ten temat nawet coś tam... Rozmawialiśmy w ostatnim podcaście na ten temat, czy nie? Coś chyba wspominaliśmy, ale nie coś, pamiętam. W każdym coś razie... Coś delikatnie było. On faktycznie zagrał jeszcze kolejne dwa takie spotkania, że chyba po naszym podzie chyba tam rzucił nawet 25 punktów, czy coś koło tego. Wali trójeczki, jakby nie wiem. Po prostu tak, super wygląda. Są wszyscy w szoku właśnie, że on tak szybko robi ten postęp i widzisz, i tak to powinno wyglądać. Przychodzi chłop, który jest totalnie surowy, po dwóch miesiącach wygląda jak grajek i no ja się nie mogę go doczekać na parkietach NBA. Pewnie w tym sezonie zbyt wielu minut nie dostanie, ale no być może. No i co? I z tych minusów jeszcze tak sobie myślę, no Lonzo wiadomo, uraz. Jak KCP, jak już pochwaliłem KCP, to zawalił no wczoraj mecz, bo nie trafił dwóch czystych trójek, które były wypracowane, które powinien trafić. No kurczę, trafiał ostatnio takie trójki, no bolało mnie to wczoraj, bolało, bo był idealnie wypracowany, fajnie się złożył do tego rzutu i wiesz, jakby trafił te trójki, to na pewno nabrałby znowu pewności siebie i ciorałby, a tak to mamy całego KCP, tak, zagrała kilka spotkań, wrzuci po 10 punktów, po kilkanaście punktów, po kilka trójek, zniknie na 2-3 mecze, później znowu się pojawi na 2-3 mecze, boli mnie to trochę, nieregularność jego, bo tam chyba widziałem, że Terence Ross no nie ma takich skoków, tak, jak co mecz rzuca po te kilkanaście punktów i no zarabia podobne pieniądze do KCP, no tylko jemu się kończy kontrakt, no w ogóle tak sobie wczoraj popatrzyłem na niego i tak sobie pomyślałem, że taki scorer z ławki, kurczę, byłby naprawdę spoko, no pewnie nam nie wystarczy pieniędzy na niego w przyszłym sezonie, ale no czemu nie, a tobie jeszcze jakieś minusy indywidualnie, przyznałbyś jakieś minusy? Myślę o tym, co mówiłeś o Wagnerze. Ja myślę, że ten gość potrzebuje najpierw też trochę się otrzaskać w takim garbage time,
I dobrze by było, fajnie by było, jakby Lakersi wygrali kilka takich meczów wysoko, jakieś parę bloków. Tego trochę brakuje, za bardzo się męczą w tych meczach. Nie ma kiedy za bardzo dać czasu Wagnerowi na taką rozgrzewkę. No i w efekcie nie gra. No jak troszkę się otrzaska w takich minutach, to może potem mógłby dostać jakieś ważniejszą rolę. No a tego brakuje, tak? No i co? No i gość, który praktycznie całe lato stracił z powodu kontuzji, teraz nie za bardzo ma kiedy grać. No a no, co by nie mówić, no Chandler wygląda świetnie, więc myślę, że to teraz za bardzo nie ma gdzie tego Wagnera upchnąć. Ale jeszcze sezon jest długi, dopiero listopad, więc myślę, że jeszcze go w tym sezonie zobaczymy. Co do minusów, no powiem tak, no tak jak już wcześniej mówiłem, nikt w sumie nie gra jakoś super równo, ale też nikt jakoś szczególnie nie zawodzi. Jest to zespół, który cały czas się uczy grać ze sobą. Kuzma, jak wspomniałeś, miał tego slumpa teraz, kilka słabszych meczów, ale nie wiem, teraz Orlando teraz już wyglądał dużo lepiej. Fajnie, że już nie grają nim na centrze, to też jest bardziej naturalna dla niego pozycja. Też trudno się gra tym zawodnikom, nie wszyscy mają dopasowane role do swoich profili idealnie. No Ingram trochę z konieczności gra na dwójce. Radzi sobie w sumie nieźle, ale to jest na przykład gość, którego wadą w obronie jest bieganie po zasłonach. A najwięcej takich graczy jest na pozycji numer 2, którzy biegają bez piłki, on musi za nimi biegać, z tym sobie nie radzi. No lepiej by wyglądał, jakby krył trójki na przykład, Ale wiesz, to niż tutaj się rzuty. chyba nie do końca z tym zgodzę, bo Ingram, okej, jest na tych zasłonach zostawiany bardzo często, ale ten skubaniec ma tak długie łapska, że ci zawodnicy bardzo często, on, wiesz, on nie zostaje na tej zasłonie, on dobiega, te łapska wyciąga. Już kilka razy zablokował tak niektórych grajków. Już nie pamiętam kogo, czy to był CJ McCollum, czy ktoś tam jeszcze. Natomiast to jest ciężki matchup w defensywie dla każdego, zarówno dla skrzydłowego, jak i rzucającego obrońcy. Nawet jeżeli ci rzucający obrońcy są szybsi i uciekną gdzieś tam na zasłonie, to on cały czas grozi tym blokiem od tyłu. I powiem ci, że tak jak obserwuję te mecze, to nie wiem, jak to wygląda w statystykach No zaawansowanych, ale. właśnie, to ci powiem może od razu, bo cię zaskoczę. No. Jeśli chodzi o obronę akcji typu off-screen, to Ingram mieści się w 6% najgorszych, jest O, inaczej, fuck. 6% jest gorszych od niego. O, Okej, to okay, jest. ale te off-screen dotyczą wszystkich zasłon, rozumiem, tak? Nie tylko ten, gdzie gość wychodzi za trzy i wali, tylko te, po których. Bez piłki właśnie. Musi biegać zasłony bez piłki, tak? Czyli musi biegać za tymi właśnie shooterami, którzy uciekają. Czyli niekoniecznie zasłony na piłce, jakiś pick and roll, tylko właśnie bieganie za gościem bez piłki, Okej, okay, a jak typu wygląda właśnie. bieganie za gośćmi z piłką po zasłonach? Jest taka statystyka, która pokazuje, jak on to broni? Wiesz co, nie mam tego w tej chwili, musiałbym sprawdzić. Na pewno nie jest tak tragicznie. Przecież mnie boję, że to jest. Bo To jest. ja No. bardziej mówiłem o tych Aha, sytuacjach, nie? okej. To Kiedy, o czym innym kiedy. mówiliśmy. No. Ale Ingram chyba wygrał nam tam któryś mecz. Komuś tam mocno przeszkodził w rzucaniu za trzy. Już nie pamiętam, Tak, z kim nie, to on miał było. dobre mecze w obronie. Moim zdaniem on sobie mimo tych tutaj minusów radzi na dwójce. Przecież dobrze krył i McColluma dobrze krył, chociaż ten trafiał świetnie, niesamowite rzuty. Hilda krył, Doncicza bardzo dobrze bronił. No i w końcówce dzisiaj miał świetne momenty, właśnie jak przejął Augustina, czy w meczu z Atlantą Treja Younga. Więc A tutaj tak, też Younga. no, jak najbardziej Young nie taką mogę. cegłę zrzucił po tym, Tak, jak tak. z 8 metrów. Jak już tak ten wątek statystyczny jeszcze zaczepiłeś, to ja chciałem tylko powiedzieć, bo to właśnie sobie odnalazłem, że odkąd mamy Tysona Chandlera, mamy czwartą defensywę w Tak, lidze. to też widziałem. Właśnie to jest to, że to jest dla mnie największy plus tego sezonu, że oni już pokazują, że potrafią bronić na naprawdę wysokim poziomie, że kiedy trzeba się spiąć, to potrafią zatrzymać praktycznie niemal każdego rywala w kilku akcjach z rzędu. I to jest moim zdaniem kluczowa sprawa, bo wiemy, że jak przyjdą playoffy, przyjdzie kwiecień, maj, to LeBron skoczy na wyższy poziom, jak to zwykle robił, miałem nadzieję, i tym razem. Więc ataku jakoś to będzie. Nawet jeżeli nie wszystko będzie po naszej myśli, nie wszystko zaklika, nie będzie tego systemu tak, jaki sobie wymarzyliśmy, to sam LeBron plus talent, jaki jest dookoła, już pozwoli zdobywać punkty w tych meczach, w seriach playoff. Więc ważne jest, żeby ta obrona była w stanie też zatrzymywać rywala. I ta obrona już widać, ona jest. I nie sądzę, żeby było gorzej w tym elemencie. Więc
praktycznie możemy już teraz powiedzieć, że wiadomo, atak się poprawi. Nawet jeżeli nie będzie tutaj super systemu, to samego faktu LeBrona grającego na wyższych obrotach atak się poprawi. Więc ta obrona, której brakowało mu, zwłaszcza w Cleveland w ostatnich latach, ona teraz już jest na wysokim poziomie. Dlatego wydaje mi się, że ten zespół właśnie może być zupełnie inny, dużo bardziej groźny w meczach o wstawkę, czyli głównie w play-off. Tam była, dokładnie zgadzam się z tą rzeczą. W play-off tak sobie myślę, że LeBron też trochę dociśnie śrubę. Już nie mówię to o defensywie, tylko nawet o ataku, że po prostu będzie grał te akcje takie... więcej pod kosz pewnie będzie grał, więcej na faul i myślę, że to też przyniesie jakiś tam bardzo pozytywny skutek. Jeszcze jest taka jedna statystyka, nie wiem czy to widziałeś, LeBron po stepbacku ma jakieś tam masakryczne procenty trafionych trójek. I to jest coś w okolicach 50 kilku procent, aha, jeśli dobrze kojarzę. Już mam. LeBron poza tym wczorajszym meczem, gdzie też chyba jedną taką trafił, jedną nie trafił, do wczorajszego spotkania miał 23 takie rzuty za 3 ze step backa, trafił 13. I to jest kosmos. Chyba, to jest tak, to jest totalny kosmos. W ogóle kto by pomyślał, że liga się rozwinie w ten sposób, że ludzie będą step back trójki rzucali z 8 metrów. To jest w ogóle niesamowite dla mnie. I to jeszcze taki LeBron, jeszcze jakby mi ktoś powiedział 5 lat temu, jeszcze, 10 lat temu, no, że LeBron będzie tak grał, to myślę, chłopie, co ty gadasz? I to jeszcze taki LeBron, dokładnie, no dokładnie. No co, mamy sobie to przegadane. Teraz czeka nas taki końcówka tygodnia, no nie jest to łatwa. Mamy wyjazd do Denver. Tak jak mówisz, ja się obawiam, tak sobie przypomniałem, że kurczę, my jedziemy bez Rajona Rondo, więc z tym Denver, nie wiem, Denver ma tam dobrych zmienników ma Denver i boję się, że jak nasi rezerwowi zagrają tak jak w ostatnich paru spotkaniach bez Rondo, jak dzieci we mgle, to powiem ci, że faktycznie można mieć obawy, że w tej drugiej, trzeciej kwarcie mogą nam odjechać u siebie. Natomiast mam nadzieję, że nasi potraktują to jako taki statement game. Że podejdą do tego. Ja jestem też ciekaw, a propos tego, co mówisz, co do gry ławki. Weź pod uwagę, że w ostatnich dwóch meczach Walton trochę zmienił rotowanie i LeBron zaczynał drugą i czwartą kwartę. Więc może to jest też jakiś sposób na ten problem braku Rondo. Więc zobaczymy. Ciekawe, że tak zacznie z Denver, to może być sposób właśnie, żeby sobie poradzić z tym problemem. Oby tak było. Później mamy troszeczkę łatwiej, chociaż to nie jest tak łatwo, jakby się mogło wydawać, bo przyjeżdża Indiana do nas. Indiana, która ma praktycznie taki sam bilans jak my. I to jest zawsze trudny matchup dla nas. Po Indianie mamy mecz back-to-back u siebie z Dallas Mavericks. Tak, nie lekceważy, bo grają dobrze ostatnio. Nie, no wiesz, no to są rywale na bardzo podobnej półce i Dallas i Indiana. Dallas ma może słabszy bilans. Dallas zdemolowało Utah 50 punktami. Widziałeś? Tak, no. tak. Gdzie w ogóle wtedy mi się to wydawało, że to taki pojedynczy wyskok, tak? Natomiast no Dallas od tego momentu ma, no generalnie mają 7-3 widzę w ostatnich 10 spotkaniach. Już mają 50% wygranych. To jest, nie, patrzę na tą tabelę zachodu, ja nie wierzę, że to tak wygląda, że poza playoffami na dzisiaj jest Houston, jest San Antonio, jest Minnesota, jest Utah. Ja wiem, że Minnesota przeszła swoje, ale tam są wciąż młodzi liderzy, którzy powinni swoje zrobić. Chociaż teraz się okaże, że no właśnie, to jest coś, do czego chciałem nawiązać. Podczas ostatniego poda rozmawialiśmy sobie o Jimmy Butlerze, że to jest gość, który przeniesie grę Filadelfii na ten wyższy poziom. Zobacz, gość jest niecałe 2 tygodnie w Filadelfii, on wygrał im 2 mecze rzutami w końcówce. Tak, nie, znaczy no, nawet trzy. Butler w końcówce po prostu jest gra kosmos. Filadelfia w sumie jako zespół trochę się męczy, bo ten styl, w jakim wygrywają, pozostawia wiele do życzenia. Ostatnio choćby porażka u siebie z Cleveland. Tam widać jeszcze nie wszystko funkcjonuje, nie wszystko działa. Sporo osób narzeka, widzę na trenera, nie wiem czy troszkę nie na wyrost, ale faktycznie tam jeszcze jest dużo pracy. Niemniej te końcówki wyrównane po prostu Butler wyciąga jak leci. I Charlotte przecież, był niesamowity mecz. Kemba Walker bodaj 60 punktów rzucił, a Butler i tak wykończył ich końcówce. Teraz z Brooklynem świetny pojedynek z Russellem. No nie, no to po prostu Butler naprawdę no, spadł im z nieba. To jest dokładnie to, czego ten zespół potrzebował. Dokładnie. Natomiast Filadelfia ma też swoje problemy. Mają problem z Fulcem. Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby Fulc grał w Los Angeles. Bo to, że on jest w Filadelfii, to jest temat tak... Myślę, że media traktują go... zajmują się nim 5 razy mniej, niż gdyby grał na przykład w Los Angeles.
Lakers. Zobacz, jaka fala krytyki spada na Lonzo Balla za każdy słabszy mecz czy każdy airball. Tam problem z futcem jest chyba dużo, dużo większy w tej chwili w Filadelfii. Ja nie wiem, ja chłopakowi życzę jak najlepiej, bo raczej tak jestem pozytywnie do ludzi nastawiony, nawet jeżeli grają Boston Celtics i nawet do ich kibiców nie mam z tym problemu, więc życzę wszystkim dobrze. Natomiast nie wiem, no martwi mnie trochę sytuacja, w której trafia gość, który na uniwerku robił 28 punktów chyba na mecz, był niesamowitym skorerem i okazuje się, że no, nie wiem, nie rozumiem, co się z nim stało. To wygląda jak wygląda, jakby był częścią Space Jam 2 po prostu. Zabrali mu talent i przestał. Nie umie nawet rzucać. To jest ale ciężkie nawet. Powiedz mi, co ten gość robi na parkiecie? Jak on ma kontuzję, że on miał coś z barkiem, czemu w ogóle klub go dopuszcza na parkiet? On powinien sobie to zaleczyć, choćby miał 2 lata siedzieć i nie grać, to on powinien to najpierw zaleczyć. Tymczasem to wygląda tak, że oni pozwolili mu grać z kontuzją, coś mu tam strzeliło chyba w psychice. Przecież to, co on wyrabia, ta jego technika, to po prostu jest zniszczony, dla mnie jest zniszczony zawodnik. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś go naprawi, bo szkoda chłopaka, ale według mnie to tam w Sixers to mocno spartolili. A myślę, że jeszcze bardziej spartolili w Waszyngtonie, bo ostatnie newsy dotyczące Dwighta Howarda, to tam jest dopiero masakra. Ale to, czego oni się spodziewali? Ale słyszałeś, co tam się stało z Dwightem? To czytałeś te doniesienia? Coś tam czytałem, tak, że już się gubię w tym, ale coś tam mi się przewinęło. Ja boję się otwierać kolejne artykuły dotyczące Dwighta Howarda. Kto by się spodziewał parę lat temu, że NBA będzie tak wyglądała, że będziemy mieli Marcina Gortata w najlepszej drużynie konferencji zachodniej? A Dwight Howard będzie takim gorącym ziemniakiem, który będzie przerzucany z miejsca na miejsce. To ja się jeszcze cofnę w czasie. Przypomnij sobie, jak Howard był do Lakersów wymieniany, jak elementem wymiany był Vucevic, który był tylko jakimś tam zapchaj dziurą w wymianie. Teraz Vucevic to po prostu przecież bije na głowę Dwighta. Kto by pomyślał, że tak będzie? Nie wiem, 3-4 lata temu. No, dokładnie. Chyba Orlando nie bardzo chciało tego Vucevicia, jak dobrze pamiętam. Oni się zastanawiali, czy gdzieś go dalej nie wepchnąć za inne piki. Co ten gość wyrabia, nie wiem, no w meczach z Lakers po prostu był rewelacyjny Vucevic, no wszystko. No dobra, jak odeszliśmy trochę od tematów takich, takich stricte koszykarsko-lakersowskich. Jest temat, który jeszcze chcę omówić, to jest drama w Golden State Warriors, która trochę przycichła, ale no tam było nie za ciekawie. Mocno się pokłócił Draymond Green z Kevinem Durantem. Durant powiedział, że tam nie chce grać. I ja nie wiem, jak ty to widzisz, ale nawet u Booków Lakersi są w tej chwili taką miejscówką, gdzie najszybciej widzą Kevina Duranta w przyszłym sezonie. I kto wie, czy częścią tego planu nie jest też Anthony Davis. Taki mokry sen kibiców Lakers. Jak ty się na to zapatrujesz w ogóle? Wiesz co, no obydwu nie widzę. No, to by było piekielnie trudne w ogóle do sklecenia pod punktu widzenia salary cap. Już nie wspominając o innych czynnikach, jak w ogóle sprawić, żeby nie dojść, że Durant podpisał kontrakt, to jeszcze Davis został wymieniony, do czego potrzeba jeszcze chęci klubu, Pelikanów. Nie no, tego to jest no fajnie pomarzyć, natomiast no, uważam, że i z jednym z tych zawodników Lakersi byliby już drużyną potencjalnie kalibru mistrzowskiego, więc ja nawet obydwu nie myślę. Durant wydawał mi się do niedawna totalną abstrakcją, Durant w Lakers. Dalej trochę mi to nie pasuje, jakoś nie widzę Duranta zostawiającego Golden State i Karego, żeby iść do LeBrona i znowu być osądzanym przez wszystkich o to, że poszedł grać na gotowe, tak, do innej gwiazdy. Nie wiem, tak spekuluje się, że on by może poszedł gdzieś, gdzie miałby własny klub, gdzie byłby niekwestionowanym liderem, tylko gdzie, nie za bardzo jest gdzie. Natomiast no... Nie można tego wykluczyć, bo jakby nie patrzeć, no LeBron też się wydawał abstrakcją jeszcze rok temu. Też trudno było to poważnie traktować. Nie wiem, być może jest to jakieś uzasadnienie, że Durant poszedłby do Lakersów, żeby pokazać Golden State, że faktycznie to on był tym decydującym czynnikiem, dzięki któremu wygrywali. Dużo czasu do lata zostało, natomiast faktycznie w Golden State, no...
nie dzieje się dobrze i to pokazuje, że no, nic nie trwa wiecznie. Dynastie, choćby najmocniejsze, zawsze się rozpadają. Po prostu po tych kilku latach przychodzi zmęczenie materiału, przychodzi zmęczenie z sobą nawzajem, przychodzą konflikty, kontuzje, jakiś spadek walka motywacji. O pieniądze. Tak, zawsze dochodzą, no to po takim czasie dochodzą takie różne emocje i to nigdy nie jest tak. Dlatego ja zawsze właśnie nie podobało mi się, jak jakieś kibice mówili, że a po co dokonywać tego transferu i tak nie pokonamy Golden State, trzeba to przeczekać, czekać, bo oni jeszcze zdominują przez kolejne 5 lat. Nie, to nigdy tak nie jest. To jednak, jak to ktoś powiedział, zmęczenie czyni tchórzy ze wszystkich ludzi. I tak naprawdę no widzimy, w ten sposób rozpadają się dynastie, tak? Nie przez to, że klub po prostu, że nie zawsze trafia się lepszy klub, tylko ten klub po prostu się rozpada wewnętrznie. No, nie chcę tutaj uprzedzać faktów, może Golden State się pozbierają, ja myślę, że oni mimo wszystko w tym roku tytuł dalej jednak zdobędą, ale sądzę, że to jest, ten sezon to jest ich ostatni rok takiej totalnej dominacji. Ja powiem ci, jak ja to widzę. Ja myślę, że Golden State obroni tytuł faktycznie. Natomiast jeżeli faktycznie jest tak, że Draymond Green powiedział Durantowi, już abstrahując od tego, czy był mocno wkurzony, czy mało wkurzony, natomiast jeżeli on mówi, że my ciebie nie potrzebujemy i generalnie to spieprzaj stąd, bo bez ciebie też zdobyliśmy tytuł i bez ciebie też sobie poradzimy. A jeżeli Kevin Durant mówi na odchodne, że właśnie dlatego stąd odchodzę, co wyłapują kamery, to jest coś na rzeczy. I teraz dlaczego miałby wybrać Lakersów? Po pierwsze mamy miejsce w salary. Dokładnie tyle miejsca w salary, ile powinniśmy na niego mieć. I myślę, że Magic Johnson nie zrobił tego bez przyczyny. Druga sprawa. Myślę, że LeBron James przychodząc do Lakersów... nie chce mi się wierzyć, żeby LeBron James na ostatnie lata swojej kariery przyszedł grać do Lakersów z młodymi. To jest dla mnie jakaś abstrakcja i to się zawsze kończyło tak, że miał jakichś tam liderów, którzy dochodzili. Tak jak w Cleveland wymieniono szybko Bennetta, wymieniono szybko Andrew Wigginsa, bo tam nie było czasu na rozwój tych zawodników, trzeba było grać. I ja mam takie przeczucie, że w tej chwili w Jezioranach praktycznie nikt jest, każdy jest do ruszenia z młodych, więc jeżeli przyjdzie taka chwila, że trzeba będzie podjąć decyzję i będzie Anthony Davis do wzięcia, a myślę, że może być do wzięcia, bo Pelikany jakoś tam super nie grają. W każdej chwili Anthony Davis może zażądać transferu i tu też nie widzę przypadku w tym, że jego agentem jest Rich Paul, który jest agentem LeBrona Jamesa, jego dobrym ziomkiem i to też ma swoje przełożenie na to, że mogą się odbywać pewne rozmowy zakulisowe. Więc to wszystko mi się po prostu zgrywa w jedną całość. Wiem, że hejterzy bardzo chcieli tego uniknąć. Wiem, że kibice Lakers no, mają mokro na samą myśl o czymś takim, że w Jeziorach moglibyśmy zobaczyć trio z Kevinem Durantem i Anthony Davisem. Natomiast mi się wydaje, że jest coś na rzeczy, że Durant jest jak najbardziej na wyciągnięcie i kto wie, czy nawet decyzja już nie zapadła, bo już ktoś tam pisał, jakiś były zawodnik NBA, że zacytujcie mnie za 9 miesięcy, jak ta dwójka wyląduje w Jezioranach. Jared Jack chyba. Tak? Tak, Jackson? Jared Jack, tak mi się wydaje. Jared, tak. Więc tak jak się pojawiały wcześniej plotki na temat dzieciaków w szkole, to wiesz, no, gracze NBA, którzy gdzieś tam grali, no, oni nie mają, to nie są ludzie, którzy są odcięci, no to są kumple, kumpli, znajomi, oni się cały czas poruszają w różnych gronach, mają czasami różne przecieki, śmieszne informacje. Nie każdy z tym idzie do mediów, bo jest taka niepisana zasada, że pewnych rzeczy się po prostu nie mówi. Natomiast czasami komuś się coś tam wymsknie i to nie są informacje brane od tak. No, nie bez powodu u Buków szanse na Duranta w Lakers są największe. I właśnie, to jest jeszcze taki jeden powód, dla którego widzę Duranta w Jeziorowcach. On będzie bardzo, jeżeli faktycznie odejdzie, a jeżeli nie podjął w tej chwili decyzji o tym, że zostaje, tak, że przedłuża kontrakt, to wydaje mi się, że skoro tego, bo wiesz, dużo lepiej byłoby dla zespołu, gdyby Durant powiedział, słuchajcie, no zostaję. No, tak jak to zrobił Kyrie Irving, tak? I on chyba już powiedział w Bostonie, że on stąd nie odejdzie, że spokojnie, że ja tu przedłużam, tak? Jeszcze podpisu nie złożył na kontrakcie, ale jest jasna deklaracja z jego strony i temat w ogóle nie istnieje, że Kyrie mógłby gdziekolwiek pójść indziej grać. Natomiast w przypadku Duranta czegoś takiego nie było. Natomiast są głosy, że to jest jego ostatni sezon w Golden State. Jeżeli miałby się na nich odegrać, na Golden State, no to powiem ci, że tak nie jest mi
Nie jest mi łatwo znaleźć miejsce, w którym on z miejsca, gdyby przyszedł do zespołu, który ma na jego miejsce w Salary, żeby tak z miejsca, wiesz, ograć to Golden State. To racja. To też właśnie o tym wspominałem, że może właśnie to jest jakaś motywacja, żeby odejść z Golden State, znaczy wygrać tytuł z Golden State, a potem odejść do innego klubu i pokonać tak. Golden State. I pokazać się, że on był tym difference makerem, który czynił z nich zespół tak. mistrzowski. No i bo powiedz mi, Lakers mógłby to zrobić. No powiedz mi, co innego może go mobilizować do tego, żeby dalej grać w kosza? To jest gość, który zdobył wszystko. MVP All-Star Game, MVP finałów. Nie wiem, czy za sezon regularny dostał MVP. Pewnie dostał, to jest Kevin Durant. Tak, tak, dostał. Najlepszy strzelec. No wiesz, on osiągnął wszystko. On w ostatnich dwóch finałach był graczem, który robił różnicę, bo nie dosyć, że powstrzymywał LeBrona jeszcze całkiem spoko, to jeszcze walił te daggery z 8 metrów. Co on ma więcej do udowodnienia? Więc myślę, że chciałby coś udowodnić i taką postawić kropkę na D, bo to mu wielu zarzuca, że przyszedł do zespołu 73 wygrane, tak? Tak. To hello, no to co ty chłopie udowodniłeś? Natomiast jeżeli on ma czegoś szukać, no to dla mnie taki, wiesz, patrzysz na Lakersów, mają miejsce w Salary, mają LeBrona i kupę młodych zawodników, których można wymienić na Antonego Davisa czy innych grajków. Zbierzmy kupę i wpieprzmy Golden State. Pokażmy, że wiesz, pokażmy, że ja też mogę zdobyć mistrzostwo bez nich, nie? Że nie są tacy super. I myślę, że dla samej ligi taka historia, gdzie Durant idzie do Lakersów, żeby się odegrać na Golden State, zespole, który zdobył 3 mistrzostwa i nagle staje się ich przeciwnikiem, to wiesz, to jest cholernie filmowe. To myślę, że nawet scenariusze filmowe nie mają takich historii, że twój największy przyjaciel staje się twoim największym wrogiem i idzie z całym wojskiem ci wpieprzyć, nie? No to jest coś niesamowitego. I no liczę na to. No ja na to bardzo liczę, chociaż nie bardzo widzę nasze ustawienie z Kevinem Durantem, LeBronem i Ingramem. Ja nie wiem, jak oni mieliby się Myślę, że tam, znaczy ja tak jak mówiłeś, ja myślę, że tutaj jak przyjdzie na to właściwy moment i właściwa oferta, to Magic nie będzie miał skrupułów i on będzie gotów sprzedać każdego z tych młodych graczy. On ich ceni, ale ta właściwą cenę, kiedy faktycznie zobaczy, że jest tytuł na wyciągnięcie ręki, to on to zrobi. Więc ja myślę, że gdyby faktycznie tak się stało, że Kevin Durant jakimś cudem by wylądował w Lakers, to później Magic by już z Pelinką kombinowali, jak to wybudować najlepiej. I tu już będzie zero litości. Kto, jak trafi się opcja, która ich zdaniem będzie dla klubu lepsza, na przykład wymiany Ingrama, to oni to po prostu zrobią bo celem będzie przede wszystkim tytuł. Oczywiście, oczywiście. I ostatnią rzeczą, którą chciałem powiedzieć w tej układance, w tych puzzlach, które mi pasuje, to jest niesamowicie pewny siebie Magic Johnson, który ostatnio w którymś tam wywiadzie podczas meczu baseballowego Dodgersów, jeszcze jak trwał sezon, czy gdzieś tam, został zapytany o przyszłość jeziorowców i tak dalej. I on po prostu z mega wielkim uśmiechem powiedział, że hello, przecież my w przyszłym roku dodajemy drugą super gwiazdę, czy wy się martwicie, coś takiego. No. To on jest pewien i po prostu wybuchł uśmiechem. I to jest cały Magic. Cały Magic, więc no wiesz, no jak kraść to miliony, jak wyrywać panny, to te dziesiątki. I tak robi Magic, on celuje najwyżej zawsze, nawet jeżeli to wygląda irracjonalnie z boku, to on nie będzie po prostu wystawiał czerwonego dywanu z całym szacunkiem przed, nie wiem, Jimmy Butlerem, świetny zawodnik, on będzie celował najwyżej w tych największe nazwiska, czyli w Duranta, w Anthony Davisa. Zobaczymy, jak mu się nie uda, to będziemy myśleć co dalej, ale no On nie myśli tak, jak mi się nie uda. On po prostu chce to zrobić, mówi, chcę Kevina Duranta, idę po Kevina Duranta. I on nie bierze pod uwagę tego, że mu to się nie uda. I póki co mu się to udaje, więc zobaczymy. Dokładnie. No to co, kończymy chyba podcast, przegadaliśmy wszystko. Długo coś nam wyszło znowu. Słuchaj, no 10. jubileuszowe, możemy sobie pozwolić, możemy jeszcze pogadać nawet do godziny, no, żeby było, że wiesz, jubileuszowo, nie? Tak. Nie no, żartuję. Szanujemy czas naszych słuchaczy. No i co? 10 za nami, szybko minęło. Nawet nie liczę, ile to już czasu nagrywamy to. Fajnie. Niestety po raz kolejny bez Bartka. Ale myślę, że to się zmieni. I co? Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszamy na nagranie już chyba w następny tydzień. Już nie będziemy robili dwutygodniowej przerwy. Oby. Żegnałem się z wami Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek. Dzięki. Do następnego. Do następnego.